Dzień dobry, witam serdecznie w przystanku Historia. Dzisiejszy temat naszego spotkania to akcja Bolwerk, największa akcja sabotażowo-dywersyjna w kraju Warty, w Poznaniu. Mam nadzieję, że będzie to spotkanie satysfakcjonujące, które opowie nie tylko o przebiegu samej akcji, ale również o szerszym kontekście, o ruchu oporu, o konspiracji, o sytuacji, jaka panowała okręgu Rzeszy, kraj Warty. Ja nazywam się Adam Pleskaczyński, jestem pracownikiem naukowym Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, a naszymi gośćmi są pani Aleksandra Pietrowicz, która reprezentuje tym razem Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Wiele lat poświęciła na badaniu tematyki okupacyjnej. Wielki, wybitny specjalista w tej dziedzinie. Witam również pana doktora Bogumiła Rudawskiego. Dzień dobry. Panie doktorze, no, pan jest jednym z tych nielicznych badaczy spoza IPN-u, który zajmuje się kwestiami okupacji w kraju Warty, więc mam nadzieję, że tym bardziej ta rozmowa będzie pełna najnowszych wyników pana badań. Witam również pana Marcina Podemskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu, który również od wielu lat zajmuje się tematyką martyrologii polskiej w kraju Warty oraz okupacją w szerszym tego słowa znaczeniu. Proszę państwa, kraj Warty to była jednostka administracyjna bardzo specyficzna, o czym za chwileczkę porozmawiamy, ale w kwestii operacji akcji Bolwer, która została przeprowadzona przez poznańskie AK, to mam tak sobie myślę, że tą osobą, taką postacią ikoniczną, taką postacią, która występuje najczęściej w tych opowieści o akcji Bolwerk, to panie Marcinie, kto jest? To zdecydowanie Antoni Gąsiorowski, nazywany przez kolegów ślepokiem, ponieważ w młodości stracił prawe oko. Taka ciekawostka, miał wprawione oko szklane, co w tamtym okresie nie było normą. I tak jak się o nim najczęściej mówi, był to typowy juchta z Chwaliszewa. Właśnie, bo słuchają nas również widzowie spoza Poznania. Myślę, że ten termin musimy wytłumaczyć, powiedzieć, kim byli ci juchtowie z Chwaliszewa, co to było Chwaliszewo, czyli opowiedzieć tą historię może nie chronologicznie, ale spróbujmy wytłumaczyć, co to była za kategoria ludzi ci juchtowie chwaliszewscy. Znaczenie tego terminu, myślę, że nawet dziś w Poznaniu jest coraz słabiej znane. Odchodzi niestety do lamusa, a tym terminem, skądinąd też ciekawym, ponieważ etymologia tego słowa nie jest do końca wytłumaczona, określano po prostu chuligana, łobuza, osobę z korą do bójki, która w tej bójce też często używa ostrych narzędzi. Juchta to ktoś, kogo się bano, kto wzbudzał strach i jak pisano w jednym z humorystycznych wierszy o Poznaniu, nie cytuję dosłownie, tak jest po prostu przekaz. Jeżeli widzisz juchtę z kamieniem w dłoni, to najlepiej uciekaj, zamknij się w domu bądź w mieszkaniu. A dlaczego z Chwaliszewa? Ponieważ ta część naszego miasta, położona w centrum Poznania, dzisiaj będąca osiedlem samorządowym Stare Miasto, położona nad samą rzeką Wartą, była w okresie międzywojennym i także wcześniej, jeszcze w XIX wieku, zamieszkała przede wszystkim przez ludność uboższą, biedną, to były rodziny robotnicze, rzemieślnicze i spotkanie juchty na terenie Chwaliszewa było o wiele bardziej prawdopodobne niż w innych dzielnicach miasta. Na dodatek na Chwaliszewie funkcjonowało kilka knajp, spelunek, gdzie juchtowie często się spotykali. No i załatwiali swoje sprawy za pomocą pięści i noży. No stąd ta zasłużona sława, czy raczej niesława ówczesnego Chwaliszewa. I właśnie z tego środowiska wywodził się, czy mieszkał tam Antoni Gąsiorowski. Był postacią rozpoznawalną na Chwaliszewie i w Poznaniu, ponieważ stał na czele
tak zwanej Eki, to się mówi po poznańsku, Chwaliszewskiej. Eka to taki dzielnicowy gang, co oczywiście nie oznacza, że Gąsiorowski i jego koledzy zajmowali się wyłącznie gangsterką. Oni na co dzień pracowali, mieli wszak do wyżywienia rodziny, nieraz bardzo liczne. Sam Gąsiorowski był jeszcze przed wojną woźnicą w firmie spedycyjnej Hartwiś. W czasie II wojny światowej również w tej firmie jako woźnica pracował. Był postacią na pewno kontrowersyjną, ale powiedziałbym, że na pewno autentyczną w tym, co robił. Ponieważ gdy był zawadiaką Chwaliszewskim, był nim w 100%, o czym świadczą notatki prasowe z gazet lokalnych okresu międzywojennego, z których jawi się Gąsiorowski jako taki podchmielony pan z scyzorykiem w dłoni, który za swoje ekscesy trafia do więzienia. Natomiast gdy w styczniu roku 1942, gdy zostaje zaprzysiężony do ZWZ-u, następuje w nim taka przemiana, powiedziałbym, że nawet filmowa czy powieściowa. Ten zawadiaka, chuligan Chwaliszewski staje się oddany, pełen pasji, zaangażowania i dumy z tego, że został żołnierzem polskiego podziemia. Jest u niego widoczne takie bardzo mocne, patriotyczne zaangażowanie i poświęcenie. I mimo, że nigdy nie pogodził się z zasadami konspiracji, często w towarzystwie powtarzał, że został żołnierzem polskiego podziemia, to i mawiał też, że no nie po to został żołnierzem, żeby umrzeć, zginąć bezimiennie. I myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie o akcji Bolwerk, tak jak pan doktor wspomniał, tej największej akcji sabotażowo-dywersyjnej w naszym regionie, zaczynamy właśnie od niego, świadczy to, że ten jego zamiar, marzenie o tym, żeby bezimiennym nie pozostać, się spełniło. To jest niesamowite. Człowiek z takiego środowiska uczestniczy w ruchu oporu. Oczywiście konspiratorzy reprezentowali różne warstwy społeczne, pochodzili z różnych grup zawodowych, wykonywali różne prace, mieli różny poziom wykształcenia, ale również różny poziom etyczny ich charakteryzował. Ale to jest bardzo taka rzecz niezwykła i dająca do pomyślenia. Jednak taka ewolucja od tego, jak pan powiedział, tego gangstera lokalnego do patrioty, bojownika z okupantem, to jest rzecz z całą pewnością co najmniej interesująca. Oczywiście ZWZ-AK w Poznańskiem działała w warunkach wyjątkowych, o którym za chwileczkę sobie porozmawiamy. Natomiast musimy wrócić w tej chwili do opowieści bardziej chronologicznej, czyli kiedy wybuchła II wojna światowa, kiedy Polska znalazła się pod okupacją, najpierw niemiecką, połowa Polski niemiecką, połowa Polski sowiecką, sytuacja zaczęła się krystalizować. W tym sensie, że Polacy nie byli przygotowani do takiej formy okupacji, jaka miała miejsce. To było duże zaskoczenie dla Polaków, dla konspiratorów, że skala odwetu, skala zbrodni niemieckich będzie taka bezprecedensowa. Polacy spotkali się z tym po raz pierwszy, że cała Europa obserwowała to zjawisko i to było coś niezwykłego. Teraz pytanie, które zadam pani Aleksandrze, dotyczy właśnie struktur konspiracyjnych, konspiracji, tych początków konspiracji jakby na terenie części okupowanej przez Niemców. Bo chciałbym, żebyśmy naszą dyskusję obudowali w szerszym kontekście, żebyśmy mogli pokazać, czym była konspiracja w Polsce i później przeszli do tego, jak wyglądało to w okresie Kręgu Rzeszy Krajwarty. Pani Aleksandro, to co się działo już we wrześniu, październiku 1939 roku, to uderzenie, można powiedzieć, nokautujące w stronę warstw przywódczych, potencjalnych konspiratorów, to na pewno spotkało się z dużym zaskoczeniem ze strony twórców polskiej konspiracji. Ale jak te początki wyglądały? Właściwie początki były spontaniczne, to znaczy organizacje konspiracyjne, jeśli pan chce wiedzieć, na terenie całego kraju, tworzyły się początkowo spontanicznie, często z inicjatywy byłych żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów, którzy nie dostali się, udało im się nie dostać do obozów wienieckich, wokół siebie skupiali swoich znajomych, przyjaciół,
I tak powstawały grupki, początkowo też nieliczne. Natomiast niewątpliwie dla całości jakby konspiracji najważniejszą inicjatywą, tą, na której budowały się siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, no to była organizacja Służba Zwycięstwu Polski, która powstała jeszcze w broniącej się Warszawie na dzień przed kapitulacją stolicy i na której czele stanął generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski, działający wtedy z upoważnienia jeszcze ówczesnego naczelnego wodza, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. To była organizacja, która się rozbudowywała bardzo szybko, dzięki też ogromnej pracy organizacyjnej, wyjazdom terenowym, nawiązywaniu kontaktów, ale przede wszystkim no, liczył się też ten glejt, jakby to upoważnienie, które od naczelnego wodza było, a to było tworzenie konspiracji wojskowej, wtedy jeszcze wojskowo-cywilnej, bo taka była koncepcja Służby Zwycięstwa Polski, na terenie całego kraju i konspiracji państwowej. Ale jak wiemy, już w listopadzie 1939 roku władze na uchodźstwie, już wtedy uformowane, miały inną koncepcję tworzenia organizacji konspiracyjnych w kraju, to znaczy także rozdzielenia pionu wojskowego od cywilnego. I wtedy powołana została organizacja o nazwie Związek Walki Zbrojnej. Jej komenda główna znajdowała się na terenie Francji. Komendantem głównym został generał Kazimierz Sosnkowski. I ta organizacja oczywiście nie mogłaby działać bez silnego wsparcia krajowego. I tutaj trzeba podkreślić ogromne lojalne zachowanie działaczy, żołnierzy, oficerów Służby Zwycięstwa Polski, którzy przyjęli te decyzje podjęte przez władze na uchodźstwie i podporządkowały się im. I w tym momencie Związek Walki Zbrojnej stawał się taką największą organizacją konspiracyjną o charakterze ściśle wojskowym, tworzącą w kraju sztaby rozbudowane, tworzącą siatkę terytorialną w oparciu o przedwojenną strukturę terytorialną, wojewódzką, powiatową, gminną, sięganie bardzo daleko w głąb, ale też tworzenie różnych ogniw czy agent do walki specjalnych, takich specjalnych, propagandowych, do walki czynnej, bo zasadniczym celem tej organizacji to było przygotowanie powstania powszechnego. No właśnie. I w związku z tym oczywiście prowadzenie walki czynnej było obwarowane różnymi warunkami właśnie, które tak czy w jakiś sposób mogły kształtować koncepcję prowadzenia tej walki. Czyli, panie Aleksandro, powiedzmy to wyraźnie. Na początku to były przede wszystkim działania organizacyjne, a jeżeli chodzi o kwestię walki zbrojnej, to przewidywano przede wszystkim ten aspekt przygotowywania się do ogólnopolskiego czy lokalnych powstań przeciwko Niemcom. Natomiast na tym etapie 39-40 walka zbrojna nie była brana pod uwagę na szerszą skalę. To znaczy na szerszą skalę na pewno nie. Były różnego rodzaju koncepcje. To też ewoluowało, ponieważ no, sytuacja także się trochę zmieniała. W tym pierwszym okresie, kiedy powstawał ZWZ, a więc jesień, zima 39 roku, zdecydowanie władze uważały, że nie wolno podejmować żadnej walki zbrojnej, także ze względu na groźby represji ze strony okupanta właśnie. I na to, że w tym momencie byłoby to absolutnie, nie miałoby to żadnego strategicznego znaczenia. Natomiast już na początku 40 roku, już w lutym 40 roku, troszkę się to zmieniało, ponieważ liczono się wtedy bardzo z tym, że Niemcy ruszą na Francję, rozpocznie się kolejny etap wojny, będzie kolejna kampania. I tutaj te siły krajowe mogą odegrać także poważną rolę. A więc zaczęto wysuwać koncepcję tworzenia czy prowadzenia ograniczonego sabotażu, który miał być zamaskowany, zakamuflowany, żeby nie było to, nie można go było łączyć z organizacją, istnieniem jakiejś organizacji. Niemniej już dyskutowano czy zastanawiano się nad jakie formy będą najbardziej stosowne i dlatego już w kwietniu roku 40 zostaje powołany jako zupełnie wydzielona struktura, wydzielony pion Związek Odwetu. Właśnie taki pion przeznaczony do prowadzenia
właśnie walki bieżącej, walki sabotażowej i dywersyjnej. I jeszcze przed powołaniem Związku Odwetu ówczesny pułkownik Rowecki, wtedy komendant okupacji niemieckiej ZWZ-u, przygotowuje wytyczne do działań właśnie sabotażowo-dywersyjnych. Dokument, który w zasadzie był takim najważniejszą kwintesencją tych koncepcji, zasad prowadzenia tej walki, został przyjęty, zaakceptowany także przez Komendę Główną wówczas we Francji. Dokument, który jakby precyzował, w jakim zakresie tę walkę należy prowadzić, na co należy jakby położyć nacisk, na jakiego rodzaju akcje. Przede wszystkim to były akcje przeciwko komunikacji, niszczenie magazynów, zwłaszcza paliwa, takim magazyny z paliwami jako taki główny punkt, czy obiekty, na które należało uderzyć, ale też kładziono wagę, że najważniejszy to jest cel i sens. Każda taka akcja musi być, może się odbyć tylko na rozkaz i ta akcja musi mieć konkretny cel i sens, który jakby usprawiedliwia to, że ta akcja zostanie podjęta i bierze się pod uwagę też możliwość różnego rodzaju represji. Także zwracano uwagę na to, żeby nie tylko każda akcja była drobiazgowo przygotowana pod względem wywiadowczym. Każdy obiekt musiał być rozpracowany, musiało być ustalenie, dokładnie opracowany plan akcji, potrzebne siły, sposób wycofania się, odwrotu, różne warianty, jakie mogą spotkać uczestników akcji, jakiś przebiegu tej akcji. I także przewidywano, że może być konieczność na przykład maskowania się, kamuflowania tej akcji, żeby nie stwarzać pretekstu do jakiegoś zmasowanego odwetu w stosunku do ludności cywilnej. I wtedy też po raz pierwszy właśnie już w tych koncepcjach Rowecki jakby przyjmował możliwość prowadzenia także wojny przy pomocy środków, znaczy trucizn czy środków bakteriologicznych. Ta koncepcja była. Czyli miały być te działania dostosowane do warunków, jakie panują w konkretnych tak, obszarach i to się okupacji. Zmieniało. Znaczy różne rzeczy były brane pod uwagę, zarówno przez ówczesne władze na uchodźstwie, jak i Komendę Krajową. Bo oczywiście ważny był ten główny cel, czyli organizujemy się do wywołania zwycięskiego powstania, ale sytuacja frontowa, międzynarodowa, to wszystko było bardzo ważne, jak przebiega sytuacja wojenna. To w pewnym momencie się stało najbardziej może nawet istotne. Ale to także była kwestia minimalizacji strat w społeczeństwie, a więc koncepcja, która nie będzie powodowała nadmiernych strat, bo było wiadomo, że te straty już są bardzo bolesne, więc żeby nie prowokować jakiegoś dodatkowego odwetu. To było także odpowiednie ukierunkowanie akcji, a więc właśnie czy to będzie akcja na komunikację, czy na jakieś magazyny, czy przeciwko agentom, przeciwko funkcjonariuszom wysokiego szczebla aparatu okupacyjnego. To się też zmieniało, cel jakby tych akcji się zmieniał. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że od 1942 roku pewną rolę zaczęła odgrywać także propaganda komunistów, propaganda PPR-u, która zarzucała właśnie stanie z bronią u nogi i które oddziały wykonywały różne akcje, które powodowały też niewyobrażalne represje ze strony okupanta, pacyfikacje, ale jednocześnie jakby zaogniały nastroje, prawda? I jakby stwarzały taki oddolny nacisk na dowództwo wojskowe, że jednak coś trzeba zrobić, prawda? Bo trzeba dochodzi ten aspekt obrony, samoobrony ludności, że to też oddziały muszą wtedy jakoś w tym uczestniczyć. Także to były wielorakie aspekty, które w czasie trwania wojny one się zmieniały. One się zmieniały w momencie klęski Francji, kiedy w ogóle zakazano jakichkolwiek akcji. One się zmieniały w momencie, kiedy była bitwa o Anglię, właściwie po bitwie o Anglię i później, kiedy na wiosnę oczekiwano, że być może Niemcy znowu uderzą na Anglię, a więc wzmożenie tej akcji w sposób kontrolowany. No i potem oczywiście clue jakby wydarzeń II wojny światowej, wojna między okupantami, wojna
niemiecko-sowiecka i zupełnie inne podejście wtedy do... Nowa sytuacja geopolityczna. Tak. Ale wróćmy do początków okupacji. W zasadzie mamy sytuację taką, że mamy okupację sowiecką i mamy okupację niemiecką. To jakby jest taka najbardziej widoczna, spektakularna różnica. Ale przecież w ramach tej okupacji niemieckiej okupant potraktował ziemię zajęte w sposób inny. Na części terytorium stworzono generalne gubernatorstwo, ale inne obszary Polski włączono bezpośrednio do Rzeszy. I nawet pomiędzy tymi obszarami, Śląskiem, Pomorzem czy Wielkopolską, były istotne różnice. Panie doktorze, jak to zatem wyglądało? Jak wyglądała sytuacja Polaków żyjących w kraju Warty w pierwszych, powiedzmy, dwóch latach okupacji? No tutaj, tak jak pan powiedział, rzeczywiście ziemie polskie, te pod okupacją niemiecką, zostały podzielone na różne, my to mówimy na to jednostki administracyjne, na różne części, na różne jednostki. Może pozostańmy przy tym terminie. Z tej Polski centralnej utworzono generalne gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Natomiast ziemie Polski północnej i zachodniej zostały bezpośrednio wcielone do Rzeszy Niemieckiej dekretem Adolfa Hitlera z 8 października 1939 roku. I wśród tych ziem wcielonych, anektowanych przez Rzeszę, III Rzeszę, przez Rzeszę Wielkoniemiecką, znalazł się właśnie kraj Warty. I ten kraj Warty, o którym mówimy, był największą jednostką administracji państwowej, też administracji w sumie partyjnej, która znalazła się na tak zwanych ziemiach wcielonych. Jesteśmy w Poznaniu. Właśnie Poznań był stolicą kraju Warty. Tak się ta jednostka nazywała od końca stycznia 1939 roku. No wcześniej 40 roku. Tam wcześniej mówimy o okręgu Rzeszy Poznań. Ta nazwa kraj Warty ukonstytuowała się rzeczywiście pod koniec stycznia 1940 roku i ona już pozostała do końca wojny. Stolicą kraju Warty był Poznań, więc proszę zwrócić uwagę, kiedy mówimy o akcji Bolwerk, to jest rzecz oczywista, ale może ona nam trochę umyka, tak? Ta akcja Bolwerk, ta akcja sabotażowa wydarzyła się w stolicy tego okręgu. To nie było, Poznań nie był jakimś miastem pobocznym, mniej ważnym, to była stolica kraju Warty, to centrum administracji niemieckiej, okupacyjnej i państwowej i partyjnej. To były wszystkie najważniejsze urzędy w Poznaniu. Natomiast ja to trochę powtarzam, może wręcz z jakimś uporem, musimy też pamiętać, że do kraju Warty należała Łódź, przed wojną drugie największe miasto Polski. Późno siłą rzeczy to było największe miasto kraju Warty. Ale Łódź była zawsze trochę z boku, ona była trochę na pewnych obrzeżach kraju Warty, natomiast to centrum administracyjne było w Poznaniu. No, jaka była sytuacja ludności, to wiemy. I te represje, mordy, szczególnie mordy na przedstawicielach inteligencji, ale nie tylko, szeroko pojętych warstw pewnych elit politycznych, społecznych, elit gospodarczych, które się wydarzyły w pierwszych tygodniach, czy też w pierwszych miesiącach okupacji. Kiedy rzeczywiście porównujemy kraj Warty z tymi innymi jednostkami, czy to z Górnym Śląskiem, czy z Pomorzem, czy z tak zwaną rejencją ciechanowską, to było tak naprawdę północne Mazowsze wcielone do Prus Wschodnich, to rzeczywiście jest dużo podobieństw, ta polityka była pewne rzeczy są podobne, ale są też różne. Moim zdaniem jedną z takich rzeczy, która wyróżnia kraj Warty w tej polityce niemieckiej wobec ludności polskiej, to były na przykład wysiedlenia ludności polskiej, które rzeczywiście tutaj, w Poznańskiem, w Łodzi, w tym regionie łódzkim, który przynależał do kraju Warty, były przeprowadzane na masową skalę. Te pierwsze wysiedlenia z grudnia 1939 roku, one dotknęły bardzo boleśnie jednak Polaków i też Żydów, którzy znajdowali się w kraju Warty, ponieważ dotknęły przede wszystkim te elity, tak? Te elity,
ci, którzy nie zostali wymordowani, uwięzieni, byli w dużej mierze wysiedleni. Oczywiście nie wszyscy. I te wysiedlenia kontynuowano później w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Tam się zmieniały formy tych wysiedleń, ale no, taka przyświecała Niemcom taka idea, żeby uczynić z tego okręgu, co jakby wiemy, to jest znane, powtarzane, ten okręg wzorcowy, ta germanizacja, to zniemczenie, pełne zniemczenie miało doprowadzić do tego, że ten okręg Rzeszy, proszę zwrócić uwagę na to słownictwo okręg, tak? Tu jakby posługiwałem się nawet tym słownictwem partyjnym bardziej niż tym państwowym, bo to słowo okręg to gau niemieckie, okręg partyjny, okręg państwowy, jakim był kraj Warty, Warte Land lub Warte Gau, wymiennie używane, miał być najbardziej niemiecki ze wszystkich tych ziem wcielonych, dlatego tą ludność należało wymordować, wysiedlić, deportować. To paradoks polega na tym, to był okrutny paradoks, że zdecydowana część ludności, większa część ludności była pochodzenia nie niemieckiego, to byli Polacy i kilka procent ludności żydowskiej, szczególnie czy też obywateli polskich, ale narodowości żydowskiej skoncentrowanych we wschodniej Wielkopolsce, w ziemi w Łodzi, ziemi łódzkiej. I dlatego też te wszystkie represje, wszystkie działania wymierzone w Polaków były bardzo silne i musiały być silne, no ponieważ Niemcy stanowili tu zdecydowaną mniejszość. Oczywiście sprowadzano tutaj Niemców, szczególnie z Europy Środkowej, z Europy Wschodniej, z państw nadbałtyckich, ale to jakby procentowo był jakiś przyrost, ale on był nadal mały. Ludność polska do końca wojny stanowiła tutaj większość, więc też wszelkie represje wymierzone w ludność polską były bardzo silne i były bezwzględne i pozostały bezwzględne do końca wojny. Jakby tak próbując podsumować te pierwsze dwa lata. Ludność polska została pozbawiona wszelkich praw, wyjęta spoza wszelkich praw, została pozbawiona, została sprowadzona do roli w sumie pracowników przymusowych, bo ja to rozumiem dość szeroko, że tu nie chodziło tylko o wysyłanie na prace przymusowe do Rzeszy czy generalnie na Zachód, ale również tutaj Polacy na miejscu, którzy zostali pozbawieni swojego całego mienia, swojego majątku, tego co posiadali. Zostali sprowadzeni do roli zwykłych robotników, którzy mieli pracować w niemieckich zakładach, w niemieckich domach i tak dalej. I to miał być jedyny cel egzystencji ludności polskiej, już nie mówiąc o ludności żydowskiej, która została skoncentrowana w gettach i później już w 41, pod koniec 41 roku, czy w sumie w drugiej połowie 41 roku zaczęto eksperymentować z mordami i później zaczęto mordować tych ludzi. To właśnie w kraju Wart. No cóż, panie Marcinie, zwracam się teraz do pana, bo z tego, co powiedział pan doktor Żurawski, wynika, że sytuacja tutaj była wyjątkowo niekorzystna. Pierwsze uderzenie niemieckie, bardzo takie precyzyjne, które miało miejsce we wrześniu, październiku i trwało właściwie do początku 40 roku, to było uderzenie w te, jak oni nazywali, warstwy przywódcze. Tak naprawdę chodziło o osoby najbardziej zaangażowane, zidentyfikowane jako osoby zaangażowane społecznie, politycznie, o charakterze, z takimi działaniami w okresie międzywojennym, o charakterze wybitnie propolskim, antyniemieckim. To było bardzo... bardzo duże uderzenie, chociaż oczywiście na Pomorzu skala tej zbrodni miała jeszcze większy wymiar. Następną sprawą była kwestia oficerów, którzy w dużym stopniu zostali powołani do wojska i albo trafili do niewoli, do oflagów, albo trafili jeszcze gorzej, bo trafili do niewoli sowieckiej i skończyli w dołach katyńskich, lub też udało im się przedostać na Zachód, gdzie prowadzili dalej działalność wojskową. Tak więc tych elit to było mało, tych ludzi, którzy mogli pociągnąć tą działalność konspiracyjną, było mało. Do tego wszystkiego jeszcze, to jest to, co pan doktor bardzo wyraźnie powiedział, czyli cała ta działalność związana z wysiedleniami, to też całe gro ludzi, którzy
którzy mogli stworzyć, podporządkować sobie szeregowych działaczy konspiracji, również została wysiedlona do generalnego gubernatorstwa. A zatem jak wyglądały początki konspiracji wielkopolskiej? Myślimy o tym okresie od 1939 do 1942 roku. Tworzenie, organizowanie, prowadzenie działalności konspiracyjnej w kraju Warty, w Wielkopolsce było niezmiernie trudne ze względu na te okoliczności, które już tutaj zaznaczył i pan doktor Rudawski, i pan doktor, zadając pytanie. Tą podstawową trudnością w pierwszych tygodniach, miesiącach okupacji były z pewnością kwestie kadrowe. To, co zostało tutaj już zaznaczone, czyli najpierw to silne uderzenie w szeroko pojęte elity. Oczywiście nie mamy tutaj na myśli wyłącznie inteligencji, lekarzy, prawników, nauczycieli, ważniejszych polityków, samorządowców czy duchowieństwa. To także to, co pan doktor powiedział. To było uderzenie w ludzi gdzieś z głębokiej prowincji, zaangażowanych społecznie, szanowanych przez lokalną społeczność miasteczka, wsi, powiatu. I to dotknęło również ich. I tych ludzi zostaliśmy pozbawieni w pierwszych tygodniach, miesiącach II wojny światowej, czyli naturalnych przywódców i organizatorów konspiracji w naszym regionie. Do tego wywózki w głąb III Rzeszy, co również już pan doktor Rudawski zaznaczył, setek tysięcy ludzi, z reguły młodych albo nawet bardzo młodych. No, młodość ma to do tego, że jest pełna odwagi, zapału, brawury. Do tego jeszcze nie założone rodziny, więc ten element poświęcenia jest o wiele większy i ich też zostaliśmy pozbawieni, plus oficerowie, o których pan doktor wspomniał, którzy w większości opuścili nasz region we wrześniu 1939 roku. Ale oprócz tych kwestii kadrowych, bardzo ważnym elementem były warunki, w jakich żyli Polacy. Oni zostali przesiedleni do najgorszych domów, mieszkań, no prowadzenie konspiracji, przeludnionych oczywiście, prowadzenie konspiracji w takich warunkach jest niezmiernie trudne albo wręcz niemożliwe. Do tego pełna inwigilacja ze strony administracji państwa niemieckiego. Aparat represji został rozbudowany w kraju Warty naprawdę bardzo szybko. Tych funkcjonariuszy wszelkiej maści policji było w kraju Warty naprawdę, naprawdę sporo. Więc polska rodzina, Polacy byli w kraju Warty pod nieustanną kontrolą państwa niemieckiego. Więc prowadzenie konspiracji było naprawdę, naprawdę trudne, ale mimo wszystko ta działalność konspiracyjna istniała już od września, października 1939 roku. Tworzyli ją ludzie, no, którzy jakimś cudem uniknęli aresztowań, represji ze strony Niemców, wojskowi, politycy, kombatanci. I cechą charakterystyczną tej konspiracji naszej wielkopolskiej z początku okupacji jest autonomiczność. Tam była też spora wrogość, taka niechęć wręcz do tego, co się działo w Warszawie, w centrali, ale przy jednoczesnym uznawaniu zwierzchności naszych władz na uchodźstwie. Chodzi o rząd generała Władysława Sikorskiego. I w tym pierwszym okresie, o którym rozmawiamy, szacuje się, że w naszym regionie istniało ponad 20 inicjatyw konspiracyjnych. Tutaj pierwsze skrzypce oczywiście grało Stronnictwo Narodowe, czyli ta partia polityczna najsilniejsza w naszym regionie przed II wojną światową. Ona objęła swoją działalnością organizacyjną praktycznie całe przedwojenne województwo poznańskie. Mieli też ambicje, żeby wychodzić poza nasze województwo. I taką najliczniejszą strukturą konspiracyjną, którą narodowcy utworzyli w naszym regionie do 1941 roku, była Narodowa Organizacja Bojowa. Niektórzy szacują, że mogła liczyć nawet kilka tysięcy członków. Jej działalność dotyczyła między innymi informacji, propagandy. Wydawali pismo Polska Narodowa, którego nakład dochodził momentami do 3,5 tysiąca. Do tego działalność samopomocowa, wywiadowcza. Te trzy elementy, które właśnie przed chwilą wymieniłem, są podstawą wszelkich działań konspiracyjnych w Wielkopolsce w tych pierwszych tygodniach i miesiącach okupacji. Narodowa Organizacja Bojowa została zlikwidowana przez Niemców w 1941 roku. Ona była spenetrowana przez agenturę niemiecką i na podstawie tego Niemcy doprowadzili do jej likwidacji. Z ruchu narodowego w tym samym czasie, w tym samym momencie, bo w październiku 1939 roku powstania organizacja Ojczyzna, tworzona przez Witolda Grota i Kieryła Sosnowskiego, też przedwojennych działaczy
narodowych. Tutaj też ta działalność propagandowo-informacyjna, samopomocowa, ale także tajne nauczanie i działalność dokumentacyjna. Oni tworzyli raporty o tym, jak wygląda sytuacja w naszym regionie. Tutaj taką postacią bardzo ważną jest ksiądz Infuat Józef Prądzyński. Należy o nim wspomnieć, bo jeśli chodzi o te początki okupacji, to z jego osobą wiąże się utworzenie struktur, państwowych struktur cywilnych w naszym regionie. Ksiądz Infuat był zaufaną osobą rządu polskiego na obczyźnie, był mężem zaufania tego rządu, to on stworzył te struktury polityczne podziemnego parlamentu w naszym regionie, ale także był współorganizatorem głównej delegatury rządu na ziemię wcielone, więc bardzo ważna postać, jeśli chodzi o początek okupacji w naszym regionie, zamordowany w 1942 roku przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Dachau. Obok narodowców ważne, prężne struktury w naszym regionie tworzyli ludowcy, też dość mocna partia polityczna w okresie przedwojennym. I tak samo jak u narodowców ważne jest to współdziałanie polityczno-wojskowe. To jest bardzo charakterystyczne tak dla wszelkich działań narodowych, jak i ludowych. Tutaj taką postacią, która wybija się, jeśli chodzi o ludowców, był Jan Wojkiewicz, pseudonim Jacek Pogoda. To on stał na czele, kierował tymi strukturami ludowców w naszym regionie. Oczywiście tym ramieniem zbrojnym ludowców będą bataliony chłopskie utworzone w naszym regionie jesienią 1940 roku. I cechą charakterystyczną jest dość duża autonomia ludowców. Oni nigdy nie pozwolili scalić się z tymi strukturami ogólnopolskimi, które później chciały dokonać tego aktu scalenia także u nas na terenie Wielkopolski. Ale oprócz tych inicjatyw polityczno-wojskowych bardzo ważne w naszym regionie były inicjatywy typowo regionalne. Do jednych z najważniejszych należała Wojskowa Organizacja Ziem Zachodnich, która scalała kilka organizacji, inicjatyw konspiracyjnych utworzonych jeszcze jesienią 1939 roku. To byli z reguły podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego, ale także młodzież przeszkolona wojskowa, z reguły wielkopolscy harcerze. Ta ich działalność również koncentrowała się wokół tych rzeczy, o których już wspomniałem w przypadku ruchu narodowego. Tutaj dochodzą również szkolenia wojskowe. Tak jak wspomniałem, tych inicjatyw będzie łącznie ponad 20, to nie tylko Poznań, bo tak jak wymieniałem, to z reguły padało to miasto, ale to nie tylko Poznań, było wiele inicjatyw w regionie, na prowincji, będzie organizacja Czarny Legion z Gostynia, Dla Ciebie Polsko ze Śremu, tajna organizacja wojskowa, tajna organizacja narodowa, czyli Gniezno, Ostrów Wielkopolski, więc w całej Wielkopolsce te inicjatywy się pojawiły, no i są dowodem na to, że mimo tych trudnych warunków, na pewno wiele trudniejszych niż w generalnym gubernatorstwie, no, zadaje to kłam krzywdzącym opiniom o Wielkopolanach, że nie tworzyli konspiracji, ponieważ Niemcy nam zakazali. Ta konspiracja u nas istniała, mimo o wiele trudniejszych warunków niż w generalnym gubernatorstwie. Panie Aleksandro, tutaj pan Marcin wspomniał o pewnych takiej autonomii organizacji, które powstawały w Wielkopolsce, ale jednak Związek Walki Zbrojnej powstał i działał na terenie kraju. Warto proszę powiedzieć, jakie były początki, jakie były początki założenia tej organizacji w Poznaniu i szerzej w kraju Warto. Znaczy, do Wielkopolski w zasadzie docierali już emisariusze Służby Zwycięstwa Polski, ale no, tak się nieszczęśliwie złożyło, że padali oni często ofiarą aresztowań właśnie w tym pierwszym okresie i nie udało im się zorganizować jakichś większych struktur organizacyjnych. Chociaż takim emisariuszem był też porucznik Janowski, który później miał swoją ważną rolę w strukturach ZWZ-u. Natomiast powstanie komendy okręgu to był pewien proces. I ten proces był, można powiedzieć, rozumiany przez wczesnego komendanta okupacji niemieckiej, właśnie pułkownika Roweckiego, chociażby z tego względu, że on
część swojej służby spędził w Lesznie Wielkopolskim przecież. Więc no, poznał Wielkopolan dosyć dobrze i rozumiał różnego rodzaju niechęci czy no, rezerwę, powiedzmy sobie, w stosunku do ZWZ-u. Na pewno bardzo ważną rolę właśnie tu odegrała także organizacja Ojczyzna, która dotarła, nawiązała kontakt bezpośredni z rządem i do której skierowany był emisariusz rządowy właśnie z Warszawy poprzez Roweckiego, żeby ułatwić tworzenie struktur. I początkiem był taki komitet ZWZ. To też rzecz taki, ewenement zupełny, który skupił przedstawicieli 5 ważnych, liczących się organizacji z terenu Wielkopolski. I właściwie on przygotował wejście ZWZ-u jakby na ten teren. Ten komitet powstał wiosną 40 roku, natomiast sztab okręgu tak naprawdę ostatecznie się sformował po przybyciu na ten teren przewidzianego na komendanta okręgu podpułkownika Rudolfa Ostrychańskiego, który został komendantem okręgu, którego Rowecki wyszukał też w pewnym sensie, bo zdawał sobie sprawę, że to musi być na tym terenie oficer, który będzie zaakceptowany, ale także oficer, który dobrze zna język niemiecki, bo to była też podstawa legalizacji. Prawda? I on wyszedł w niemieckim nazwisku, jako Schulz, tutaj na terenie Wielkopolski działał. Przybył w czerwcu 40 roku i wtedy już część struktur sztabowych istniała. Istniał Wydział Organizacyjny, Wydział Łączności. Zaczęły się tworzyć struktury terytorialne, a więc inspektoraty, które obejmowały kilka powiatów i struktury obwodowe, czyli powiatowe. Bo tu trzeba też podkreślić, to było ważne dla Wielkopolan, ta ranga, którą dał rząd na uchodźstwie tej swojej organizacji wojskowej, że to były polskie, że to były siły zbrojne w kraju. I zanim jeszcze ten Związek Walki Zbrojnej przyjął formalnie nazwę Armii Krajowej, bo to była tylko kwestia właściwie nazewnictwa, właśnie w lutym 1942 roku, to już przecież Rowecki, który został komendantem głównym ZWZ-u, przypomnijmy, w czerwcu 1940 roku, kiedy rząd musiał się ewakuować z Francji do Anglii i już nie było naprawdę możliwości kierowania konspiracją krajową z tak dużej odległości, po prostu technicznych nawet możliwości, że on często używał, jeszcze zanim powstała Armia Krajowa, właśnie tego tytułu dowódca sił zbrojnych w kraju. I to było ważne, to były siły zbrojne w kraju, bardzo istotna sprawa. Natomiast jakby te struktury właśnie do walki czynnej, prowadzenia walki czynnej, o czym mówiliśmy już, zostały powołane właściwie wcześniej, tworzyły się zanim powstał jeszcze sztab okręgu poznańskiego i tworzone były jakby osobno przez ludzi, którzy częściowo wywodzili się ze struktur jeszcze przedwojennej, tak zwanej dywersji pozafrontowej, czyli byli przeszkoleni do prowadzenia właśnie działań dywersyjnych na zapleczu frontu. Oczywiście przebieg kampanii wrześniowej zupełnie pokrzyżował jakby możliwości działania tej dywersji. Wiele osób zresztą zostało powołanych do wojska, wiele osób nie wróciło już na te tereny, natomiast były tutaj między innymi zakopane różne środki walki sabotażowej, dywersyjnej, ukryte bardzo w takich przemyślnych kryjówkach. I trzeba powiedzieć, że informacje o tym, gdzie te kryjówki są, nawet przyszły do Poznania via Londyn, w meldunku, gdzie należy szukać, bo te osoby często po prostu, które wiedziały, które zakopały to, już tutaj na te tereny nie wróciły. Ale to tak nawiasem mówiąc. Natomiast w momencie, kiedy powstał Związek Odwetu, czyli kwiecień roku 40, tworzy się Wielkopolskie Kierownictwo Związku Odwetu i ono po powołaniu sztabu, a więc w czerwcu tego samego roku, zostaje włączone w struktury Wydziału Trzeciego. Wydziału Trzeciego, na którego czele staje porucznik rezerwy Tadeusz Janowski, czyli ten, o którym wspomniałam już kiedyś, emisariusz Służby Zwycięstwa Polski, który w sztabie tutaj obejmuje bardzo ważną funkcję szefa Wydziału Operacyjnego. Jemu podlega właśnie Wielkopolskie Kierownictwo Związku Odwetu, którego organizatorem i pierwszym dowódcą jest porucznik rezerwy Czesław Surma, pseudonim Marian Blondas. On tworzy struktury wydzielone, bo tak jak mówiłam, te struktury do walki czynnej, one zostały, mają swoją własną strukturę łączności, swoje własne lokale. One ze względów bezpieczeństwa są jakby poza tym organizmem organizacyjnym okręgu, na jakichś prawach specjalnego
piony, bo one są też najbardziej narażone też na uderzenia, ponieważ one występują na zewnątrz, jakby dekonspirują się na ten moment akcji, a więc no, to jest no, po prostu takie też działanie zapobiegawcze. Musi być osobny pion, absolutnie zakonspirowany w samej konspiracji. I jak mówiłam, ten okręg poznański zaczyna się rozbudowywać, tworząc w ciągu 1941 roku 7 inspektoratów rejonowych. I w 3 spośród tych inspektoratów też powstają ośrodki Związku Odwetu, mianowicie w inspektoratach rejonowych Gniezno, Ostrów Wielkopolski i Leszno. Także też wydzielone piony do prowadzenia walki czynnej, które mają własną łączność ze swoją komendą poznańską, a oni z kolei mają własną łączność z komendą, z dowództwem Związku Odwetu w Warszawie, z ówczesnym majorem, potem podpułkownikiem Franciszkiem Niepokulczyckim. Panie doktorze, mnogość organizacji konspiracyjnych, z drugiej strony ciągła penetracja, infiltracja Niemców, sytuacja wyjątkowa. Prosiłbym o scharakteryzowanie tych sił niemieckich, które instytucji, które zwalczały polskie podziemie, polską konspirację i też o krótką wypowiedź na temat skuteczności działania tych funkcjonariuszy. Jakby oczywiście tą pierwszą, tą główną siłą, co jest jakby normalne, bo to w każdym państwie totalitarnym tak występuje, to jest policja, tak? Ta policja niemiecka, ona była bardzo rozbudowana już w III Rzeszy i to te rozbudowane siły policyjne również występowały tutaj. To jest rzecz oczywista, prawda, że i tajna policja państwowa, czyli Gestapo, Policja Bezpieczeństwa, Służba Bezpieczeństwa, SS, jako taki osobny pion policyjny tutaj dużą rolę położyła, żeby pacyfikować ten obszar. Więc jakby tutaj to jest dla nas wszystkich oczywiste. Ja bym wskazał może jeszcze na inną rzecz, dość ciekawą i może rzecz, o której mniej wiemy, ale mianowicie taką, że to zwalczanie, w pacyfikacji tego regionu, czy zwalczanie wszelkich ruchów, tego ruchu oporu i konspiracji, zwalczanie wszelkich przejawów niepodporządkowania się władzom okupacyjnym, władzom niemieckim, zaangażowany był de facto cały ten aparat państwowy, okupacyjny. I tu warto wymienić sądownictwo chociażby. Bo to jest w jakiś sposób rzecz oczywista, prawda, że osoby, które były dekonspirowane, które trafiały do więzienia, którym postawiano akt oskarżenia, które trafiały na salę sądową, że to sądownictwo brało w tym udział. Ale należy jednak to podkreślić, wagę tego sądownictwa, wagę tych funkcjonariuszy sądowych, funkcjonariuszy państwowych, którzy brali udział, świadomy udział w zwalczaniu konspiracji. Proszę zwrócić uwagę, że czasami, gdy myślimy o zwalczaniu konspiracji, to mamy na uwadze to, że, prawda, że przychodzi policja, że ta policja rozbija tę komórkę, ludzie trafiają do więzień, do obozów koncentracyjnych, zostają zabici i tak dalej. Natomiast w III Rzeszy, co było taką chyba cechą typową tego państwa, bardzo zbiurokratyzowanego, ten proces rozbijania konspiracji, on jest też jakby zbiurokratyzowany, w tym sensie, że rzeczywiście mamy policję, ale te osoby często później trafiały właśnie przez te więzienia, przez do sądów, prawda? I te sądy niemieckie debatują, odbywają się rozprawy konspiratorów w kraju Warty. Ja może tylko wskażę na to, że tych sądów oczywiście też było multum, to też ten aparat sądowy, co też jest bardzo ciekawe, prawda, był bardzo rozbudowany. Wszyscy wiemy, że zarówno w kraju Warty, jak i w ogóle w III Rzeszy istniały sądy specjalne. Tutaj też istniały sądy specjalne, ale też warto podkreślić, że te sądy cywilne, takie powszechne sądy, również oprócz tego, że prowadziły jakby normalną działalność sądowniczą, w każdym państwie,
również były zaangażowane w zwalczanie, w czynne zwalczanie, zwalczanie konspiracji. I ponieważ ten aparat był bardzo rozbudowany, ten aparat biurokratyczny, był bardzo zaangażowany w to krzewienie, w tą odbudowę, jak to mówiono, w odbudowę, to jest takie słowo klucz, w to germanizowanie, w to umacnianie niemieckości, niemczyzny na tych ziemiach, no to też dość szybko, co zresztą już o czym była mowa, doszło do rozbicia tych struktur konspiracyjnych i do postawienia tych konspiratorów, zdrajców, jak ich określano w tej nomenklaturze przed sądami. No i w ostateczności albo wysłanie do obozów, czy na śmierć. Teraz przejdźmy do, bo już musimy, najwyższa pora. Podaliśmy ten bardzo szeroki kontekst i mam nadzieję, że dzięki temu przedstawiliśmy tą wiedzę, która dla nas jest oczywista, natomiast niekoniecznie wśród mieszkańców spoza Wielkopolski. Przejdźmy do samej akcji Bolwerk, bo to jest jakby clue, to jest najbardziej spektakularna akcja. Chciałem tutaj panią Aleksandrę zapytać o to, dlaczego właśnie, kto podjął decyzję, w jakich okolicznościach i dlaczego zaatakowano nabrzeże nadwarciańskie, gdzie znajdowały się magazyny niemieckie. No już właściwie od początku XX wieku tak naprawdę port rzeczny w Poznaniu, port rzeczny na Warcie, był największym w ogóle portem przeładunkowym na rzece Warcie, a w okresie okupacji niemieckiej on miał swoje dodatkowe znaczenie ze względu na to, że dosyć istotna była kwestia właśnie transportów także drogami wodnymi. No wiemy, że ważne były oczywiście transporty kolejowe i one były najczęściej atakowane, były transporty drogowe, ale także transporty drogą wodną. I tutaj ten port przeładunkowy na Warcie miał duże możliwości przeładunkowe i miał przede wszystkim bardzo też dużo rozbudowane magazyny i te magazyny były, tam było wiele firm, które posiadały swoje magazyny, były też magazyny wojskowe i w nich gromadzone były różnego rodzaju materiały. Część z nich miała znaczenie także strategiczne. Oczywiście były tam, wiadomo, były jakieś tam meble, inne rzeczy, natomiast były też środki, były paliwa przechowywane, były przechowywane opony, ponieważ jeden z tych magazynów w porcie rzecznym należał do poznańskiego Stomila, prawda? A więc producenta opon, ogumienia, i kto wtedy się nazywał Połzener Gumiwerke, a więc tam też były te rzeczy magazynowane. Port był, właściwie wszystkie obiekty o znaczeniu przemysłowym, militarnym były penetrowane przez wywiad. Nie tylko Związku Walki Zbrojnej, ale także Związku Walki Zbrojnej, także przez Związek Odwetu, jako ewentualne cele. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, każdy, jeśli miała być przeprowadzona akcja, to wskazany obiekt musiał być uzasadnienie. Dlaczego właśnie ten obiekt ma być zaatakowany, jaki jest cel i tak dalej. Więc bardzo ważną rolę tutaj odgrywali żołnierze Związku Walki Zbrojnej, czy żołnierze Związku Odwetu, którzy znaleźli jakimś szczęśliwym trafem zatrudnienie w takiej niemieckiej firmie wartowniczej, która właśnie ochraniała te różne obiekty, także wojskowe. Oni mieli pewien wgląd w to, co się dzieje, co jest magazyn, co się dzieje w danym obiekcie, czy to w fabryce uzbrojenia, czy innej, czy właśnie w magazynach. I tak też było w tym przypadku, więc była prowadzona akcja cały czas i jakby na bieżąco była monitorowana sytuacja w tym porcie rzecznym, co tam się dzieje, co jest magazynowane. Także Związek Odwetu miał własną właśnie taką sieć wywiadowczą, którą kierował chorąży Stanisław Kwaśniewski, pseudonim Łysy. Jemu podlegali właśnie ci wywiadowcy, częściowo zatrudnieni jako portierzy, jako stróże na przykład. Ilu ich było? Jako portierzy, stróże to były 4 osoby zatrudnione w porcie rzecznym. Natomiast potem próbowano, jak już zapadła decyzja o samej akcji, docierać jeszcze, organizować inne osoby, które tam również na terenie portu mogły przebywać, czy miały wiedzę o topografii tego terenu, bo przecież to trzeba było drobiazgowo rozpracować. Ale poważną sprawą oczywiście były też środki
przygotowane środki do ewentualnego uderzenia, bo może nie wspomniałam o tym, ale bardzo ważną komórką Związku Odwetu Poznańskiego, tego wielkopolskiego kierownictwa Związku Odwetu, była samodzielna komórka produkująca środki walki sabotażowo-dywersyjnej, w tym właśnie bomby termitowe, zapalniki z opóźnionym zapłonem, niewykrywalne jakieś takie właśnie tego rodzaju, jakieś innego rodzaju środki, płyny zapalające, chemikalia. Bo cały czas musimy mieć w głowie to, że ta akcja miała być zakamuflowana, tak? Do tego za chwilę dojdę. Na razie tylko mówię o tym, że było odpowiednie rozpoznanie przeprowadzone, były przygotowane środki, żeby tą akcję przeprowadzić, takie środki techniczne, chemiczne, powiedzmy, żeby to można było podpalić, wyprodukowane przez własną komórkę. No i, ale był problem też, żeby uzyskać zgodę na tą akcję. Dlatego, że to był rok 41, kiedy zaczęto o tej akcji poważnie myśleć. I wtedy, no wiadomo, to już było oczywiście uderzenie Niemców, wojna niemiecko-sowiecka, ale koncepcję prowadzenia na szerszą skalę dywersji w planach Komendy Głównej ZWZ-u, potem Armii Krajowej, to jest wiosna, lato następnego roku. To jest jeszcze okres, kiedy nie zamierzano, ani rząd, ani Komenda Kraju nie przewidywała prowadzenia dużej akcji, a do tego akcji spektakularnej w centrum, właśnie no w stolicy Okręgu Rzeszy, prawda, to była bardzo poważna decyzja do podjęcia. W mieście, które było, no, tak jak była mowa o tym, zdominowane przez niemieckie siły represji, w którym większość mieszkańców to byli Polacy i było naprawdę bardzo łatwo zemścić się po prostu na tej zupełnie niewinnej ludności. Także to była bardzo poważna decyzja. Do tego jeszcze dochodzi w wrześniu 1941 rozbicie sztabu okręgu. Zostaje tak naprawdę tylko porucznik Janowski na miejscu. I on w zasadzie nawet chce samodzielnie się na tą akcję zdecydować. I taką okolicznością, która jakby takim zaplonem, żeby tą akcję przeprowadzić, to była informacja z grudnia, z końca 1941 roku, że w magazynie zostają deponowane duże, ogromne po prostu środki odzieży, koce ciepłe, zebrane na apel samego Hitlera w Rzeszy, dla żołnierzy, którzy tam marzną na froncie wschodnim, okropnie pod Moskwą, przecież no, trzeba im pomóc, Rzesza się, wszyscy tam, była wielka akcja, futra, nie futra. I to było zdeponowane w dużej mierze właśnie w porcie Rzecznym. A więc no, ogromna okazja, która może za chwilę to może z tego portu, z tych magazynów zniknąć. A więc trzeba robić akcję. I tutaj jakoś udało się dotrzeć, powodować decyzję samego naczelnego wodza, który liczył wtedy, no bo wiemy dzisiaj, że to było no niestety to płonne zupełnie nadzieje, że jakakolwiek akcja polskiego podziemia, że może spowodować to, że zmienią się decyzje, zmienią się plany Stalina w stosunku do Polski, że może tam coś złagodnieje, że może się coś da uzyskać w ten sposób. Sikorski na to naprawdę liczył, więc to był dodatkowy aspekt. Jest decyzja, robimy akcji, a więc trzeba szybko już, jak jest decyzja przychodzi w styczniu roku 42, mobilizuje się dodatkowe siły, wtedy właśnie zostaje zaprzysiężony Antoni Gąsierowski i cała jego eka, z czego dwie osoby są robotnikami portowymi, zatrudnionymi w porcie, a więc znającymi to wszystko. I dochodzi jeszcze ten kolejny aspekt, o tym też była mowa, że akcja nie może zostać przez Niemców rozpoznana jako akcja polskiego podziemia, że jako akcja zorganizowana, że nie może być powodem jakiejś represji. I teraz co zrobić? Plany były gorączkowe, rozmaite i ostatecznie postanowiono wykorzystać, spreparować po prostu piecyk elektryczny, który miał spowodować zwarcie. I tej akcji podjęli się dwaj bardzo młodzi ludzie, niezwiązani formalnie z Związkiem Odwetu, harcerze przedwojenni, zatrudnieni jako robotnicy portowi, Henryk Golimowski i Henryk Zielazek. I oni w przeddzień akcji dostali rozkaz spreparowania właśnie takiego piecyka, przełączenia instalacji elektrycznej, żeby można było ten piecyk podłączyć, bo na noc instalacja elektryczna była wyłączana we wszystkich magazynach, więc żeby spowodować ten zapłon i to, żeby to była ta jakby przez Niemców uznana przyczyna tego całego podpalenia. Natomiast oczywiście sama akcja miała zupełnie inny przebieg, ale ten kamuflaż na początku on rzeczywiście odegrał swoją rolę. Panie Marcinie, najważniejsza rola. Teraz pan musi opowiedzieć o tym, jak ta akcja wyglądała.
Bardzo proszę. Akcja przebiegła zgodnie z planem. Trudno określić dokładnie, o której wybuchł pożar, z tego względu, że plutonowy Roch Piątkowski, jedyna osoba, która brała bezpośrednio udział w tej akcji i przeżyła II wojnę światową, on w 1970 roku zdał relację przed Okręgową Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu i powiedział podczas tych zeznań, że sam wybuch pożaru nastąpił około 1-2 w nocy. Natomiast w dokumentach niemieckich jest informacja, że było to nad ranem około 5. Ale no, według tego, co wiemy, akcja przebiegła bardzo sprawnie. Bojowcy poszli do magazynów wyznaczonych im przez starszego sierżanta Michała Garczyka. Michał Garczyk dowodził całą akcją. Ich zadaniem było stworzenie tak zwanych ścieżek ogniowych. W każdym z magazynów były 3-4 punkty zapalne. Wzięto chemikalia, kalafonie, parafinę, spirytus, do tego watę do czyszczenia, szmaty. To wszystko poukładano w miejscach, gdzie również były jakieś łatwopalne materiały w stylu worki bądź płyty słomiane. Gdy to było już wszystko podłożone, zapłon, pożar, gdy widać było, że ten pożar zaczyna trawić większość magazynów, a to nie było trudne, ponieważ była bardzo duża gęstość tych magazynów i one miały konstrukcję lekką, drewnianą, więc ten pożar się zaczął, on objął bardzo szybko całość magazynów ulokowanych w porcie rzecznym na Warcie w Poznaniu. Gdy pożar się rozszerzał, ludzie oczywiście opuścili magazyny i wtedy plutonowy Tomasz Prymelski, który pełnił służbę stróża nocnego, zaalarmował. Przyjechała straż pożarna, pierwsze jednostki około godziny 7 nad ranem. Łącznie tych jednostek straży pożarnej, które gasiło pożar, było 6. Pożar gaszano tak z lądu, jak i od strony wody, z warty. Cała akcja gaśnicza trwała aż do popołudnia 21 lutego 1942 roku. Pożar strawił wszystkie 6 magazynów, jakie były w porcie rzecznym. Niemcy oszacowali straty na 1 000 000 marek niemieckich, co niektórzy twierdzą, że te straty były wyższe i mogły nawet dochodzić do 3 milionów marek. Może tylko jeszcze dodam, tutaj pojawił się Antoni Gąsiorowski, wspomniała o nim pani Aleksandra, jeśli chodzi o rozpracowanie topograficzne terenu, to ponoć według legendy, relacji, po samej akcji Antoni Gąsiorowski zorganizował suto zakrapianą kolację w lokalu prowadzonym przez Volksdeutscha o nazwisku Konieczny. On też ponoć poprosił starszego sierżanta Michała Garczyka, żeby przed pożarem wynieść jeszcze z magazynów kilka worków z żywnością, grochem i cukrem, które później miały być rozdysponowane pomiędzy rodzinami osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Bardzo dziękuję. No, szybko pan to opowiedział, ale akcja też nie trwała długo. Straty były ogromne i chwała Bogu. Natomiast początkowo Niemcy uznali, że rzeczywiście był to przypadek, ale nie trwało to wiecznie. Jaka była reakcja Niemców, panie doktorze? Mm-hmm. Rzeczywiście władze niemieckie, Niemcy, tak jak tutaj pan doktor wspomniał, uznali, że to był przypadek. Rzeczywiście ta akcja była bardzo dobrze zakamuflowana, bardzo dobrze przeprowadzona. I dopiero po kilku tygodniach tak naprawdę w związku z rozpoczęły się aresztowania w kwietniu wśród członków Związku Odwetu i tak po nicy do kłębka Niemcy jakby doszli do tych osób związanych z akcją Polwerk. No, tutaj jakby rzeczywiście to było bardzo łatwo przewidzieć, to była praktyka zupełnie oczywista w kraju Warty, że wszystkie te osoby, które były zaangażowane i bezpośrednio w tę akcję, ale w ogóle w Związek Odwetu, czy w ogóle jakąkolwiek inną organizację konspiracyjną, czekały bardzo poważne represje. Te aresztowania
wśród członków żołnierzy Związku Odwetu. One trwały dość długo, bo jeszcze do maja 1943 roku. I tutaj właśnie Niemcy, tak jak trochę nawiążę do mojej wcześniejszej wypowiedzi, ruszył cały ten aparat represji, prawda? Bo oczywiście za aresztowania, za to śledztwo odpowiedzialne była policja, różne formacje niemieckiej policji. Ci aresztowani trafiali do więzień na czas śledztwa. Właśnie rozpoczęło się śledztwo, które trwało do końca lipca 1943 roku. Przeciwko tym osobom zaangażowanym w tę akcję, która była na pewno bolesna dla Niemców, sporządzono, jakby taką normalną procedurę zastosowano, sporządzono akt oskarżenia i w końcu się odbyła ich rozprawa 16 listopada 1943 roku. Czyli proszę zobaczyć, jaka tutaj jest przestrzeń między samą akcją a samą rozprawą, odbyła się rozprawa. Jeszcze może wspomnę, bo za chwilę mogę zapomnieć, że właśnie Antoni Gąsiorowski, tutaj wielokrotnie wspominany dzisiaj przez nas, w zasadzie został zamordowany podczas śledztwa. To też pokazuje, jak te śledztwa były brutalnie prowadzone. Ale zdaje się, że jego reakcja była bardzo bojowa do samego końca, tak? Tak, tak. To w każdym razie funkcjonuje jako legenda miejska, natomiast informacja była taka, że rzucił się na strażnika w czasie przesłuchania. Tak, 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 rzucił mu się. No w zasadzie byli po aresztowaniu, czyli to w zasadzie było dokładnie. Pierwsze przesłuchanie. Dokładnie. Natomiast te inne osoby, które stanęły przed sądem, oczywiście niestety nie znamy tych samego wyroku, tego treści tego wyroku. Znamy to jakby ze źródeł pośrednich, możemy wywnioskować, ale oczywiście większość tych osób została skazana na śmierć. I też tradycyjnie, tak jak to czyniono w tym niemieckim aparacie represji, to było pewną regułą, że miesiąc po wydaniu wyroku te osoby ten wyrok, ta kara śmierci została wykonana. Więc rzeczywiście większa część osób została skazana na wyrok śmierci, natomiast te osoby, które nie zostały skazane na wyrok śmierci, dostały tak zwaną karę obozu karnego. To była kara jakiegoś... Powiedzmy w tej nomenklaturze niemieckiej to były więzienia, a tak naprawdę obozy koncentracyjne, to osoby zesłano do obozów koncentracyjnych, ale represje też sięgnęły nie tylko same te osoby zaangażowane, lecz również rodziny tych osób. Ale masowego odwetu nie było. To czego się spiskowcy, konspiratorzy, nie. Czy dowództwo obawiało, że może taka skala dywersji może doprowadzić do jakiegoś masowego odwetu, to takiego masowego, ślepego, powiedzmy, odwetu nie było. Nie było, no ale też zwróćmy uwagę, że mamy tutaj bardzo duży czasookres, prawda? Ten pomiędzy akcją, a pomiędzy tym jakby wydaniem wyroku, prawda, no to jest, mijają prawie 2 lata, prawda, to śledztwo trwało długo. Niemcy też zresztą się gdzieś tam przyznawali, że jest bardzo trudno udowodnić tym osobom rzeczywiście udział w tej akcji. I rzeczywiście do tego też musimy wziąć pod uwagę, że ta sytuacja polityczna się bardzo szybko zmieniała, ona była bardzo dynamiczna, to już jest rok 42, jeszcze jest jeszcze silna, ale już w 43 zaczyna się ta sytuacja powoli zmieniać, więc tutaj jakby musimy też wziąć pod uwagę ten szereg czynników. Mnie się wydaje, że warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że właśnie to cały czas działo się coś. Znaczy ta akcja była wykonana w lutym 42 roku. W kwietniu zaczynają się uderzenia w Związek Odwetu, ale w kierownictwo tego Związku Odwetu. Ten oddział Kuby, który jest częścią, on zostaje jakby w tym momencie niezauważony w śledztwie, ale no jest aresztowany szef Związku Odwetu, porucznik Pluciński, jest aresztowany Tadeusz Janowski, doktor Witaszek, prawda? Uderzenie idzie potem w Gniezno. Właściwie całe lato 1942 roku to są aresztowania Związku Odwetu Inspektoratu Rejonowego Gniezno.
I w zasadzie Michał Garczyk zostaje aresztowany przypadkowo zupełnie w innej sprawie, prawdopodobnie też zasypany przez agenta Ciemniejewskiego w październiku 1942 roku, a więc w ileś miesięcy po akcji. I dopiero aresztowania uczestników akcji następują w maju roku 1943, czyli to jest rok i parę miesięcy po akcji, czyli jak długo Gestapo rozpoznaje tą sytuację. I w zasadzie w rok po akcji to tak nagłośnienie tego faktu aresztowania, po co? Przyznanie się, że mimo sił niemieckich, represji, całej polityki, nagle w stolicy okręgu Rzeszy dochodzi do akcji polskiego zbrojnego podziemia, no to po prostu chyba propagandowo było w ogóle nie do przyjęcia, prawda? Więc zrobiono z nich po prostu podpalaczy. I wyrok, który zapadł, i został, o tym pisze prasa niemiecka, pisze Ostdeutsche Beobachter, o tym wyroku, to jest wyrok dla podpalaczy, a więc zrobiono z nich kryminalistów. Zwykłych kryminalistów i za to zawiśli. Jako kryminaliści. Prawda? Więc, ale to też właśnie świetnie to też pokazuje właśnie ten przykład. Zresztą taki przykład, tych przykładów mamy więcej, prawda? Że oczywiście Gestapo czy te organy policji niemieckiej, policja niemiecka działa bardzo brutalnie, ale za każdym razem, kiedy się przyglądamy pojedynczym sprawom, to czasami wychodzą właśnie takie rzeczy, że to działa, te śledztwa prowadzono bardzo długo. Do wielu osób nie udało się Niemcom dotrzeć w tej sprawie czy w innej sprawie, albo oskarżono je o coś innego, prawda? Oczywiście jakby to nie zmienia faktu, że te represje były okrutne, prawda? Ale też jak spojrzymy na to trochę z drugiej strony, pokazuje jak w praktyce to wyglądało. Niemniej Gestapo Poznańskie miało opinię bardzo skutecznego i wielokrotnie, że też dokonywało uderzeń na przykład na obcych terenach, aresztowania takie spektakularne w Warszawie, Floriana Marciniaka, naczelnika Szarych Szeregów, przecież prezesa konspiracyjnego zarządu głównego Stronnictwa Narodowego Mieczysława Trajdosa. To są aresztowania dokonywane przez poznańskie Gestapo po wielomiesięcznych obserwacjach. Oni naprawdę obserwowali sobie spokojnie, zanim następowało uderzenie, ale jak uderzali, to aresztowali od razu po kilkanaście, nieraz kilkadziesiąt osób jednej nocy. Także to było, taka była praca. Tak. A jednak akcja Bolwerk została przez nich rozpracowana w trybie błyskawicznym, no i dzięki temu odwet nie spadł na mieszkańców miasta w takim stopniu, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Kończąc nasze spotkanie, mam jeszcze jedno pytanie do pana Marcina. Panie Marcinie, do pana pytanie dotyczące pamięci akcji Bolwerk. Bo przecież jak późno w PRL-u powstał skromny pomniczek na Nabrzeżu Warciańskim. W związku z czym mam pytanie, dlaczego tak było? I bym bardzo prosił o taką zgrabną, szybką odpowiedź, mniej więcej tak, jak pan opowiedział o samej akcji Bolwerk. Tak jak pan doktor wspomniał, poznaniacy bardzo długo musieli czekać na upamiętnienie tej największej akcji sabotażowo-dywersyjnej w naszym regionie. Dopiero bowiem 21 lutego 1982 roku przy ulicy Estkowskiego stanął skromny pomnik upamiętniający ten czyn poznańskich konspiratorów. Został on postawiony z inicjatywy dwóch panów doktorów, Mariana Woźniaka i Zenona Szymankiewicza. Był to pomnik dłuta artysty Mariana Banasiewicza. Od 1997 roku w tym miejscu stale odbywają się uroczystości miejskie przy każdej rocznicy, a nieodległa szkoła podstawowa nr 40 piastuje pieczę, można powiedzieć, nad tym pomnikiem. A dlaczego tak długo czekaliśmy na upamiętnienie? No, to oczywiście jest związane z tym, kto zaczął rządzić Polską po 1944-1945 roku. Był to czyn Armii Krajowej, ZWZ-u, co nie było mile widziane przez ówczesne komunistyczne władze, dlatego też niestety aż tak długo musieliśmy na to upamiętnienie czekać. Może warto dodać, że nie tak dawno, w przeciągu kilku ostatnich lat w Poznaniu powstały dwa skwery, które również upamiętniają to wydarzenie. Skwer bohaterów akcji Bolwerk niedaleko ulicy Szyperskiej i skwer ślepego Antka, czyli wspomnianego już wielokrotnie dzisiaj Antoniego Gąsierowskiego na Chwaliszewie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą pasjonującą rozmowę. Jeszcze raz przypomnijmy, kto był bohaterem dzisiejszego spotkania, a mówicie pani Aleksandra Pietrowicz, pan Marcin Podemski i pan doktor Bogumił Rudawski. Dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie, zapraszamy na następne spotkania. Do zobaczenia. Do widzenia.